Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowym odcinku, a raczej kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077. Kochani, tak na wstępie takie małe info. Dwa pierwsze odcinki nagrałem już po formacie, ponieważ zachciało mi się weekend robić formata i przejść na Windows 11, ale no Windows 11 jest o tyle bardzo pochrzaniony, że te ustawienia dźwięku, które miałem na dziesiątce, już tutaj niestety nie pasują. Nie wiem dokładnie, jaki to kodek używa i tak dalej, ale definitywnie ten mikrofon brzmiał inaczej. Od tego odcinka powinno już być znacznie lepiej. Przyjechałem półtorej godziny, żeby sobie to mikro w jakiś sposób zoptymalizować. Ponadto nie będę się starał już trzymać tych półgodzinnych odcinków. Powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że są delikatnie za krótkie. Może być tak, że jeden odcinek będzie, nie wiem, pół godziny, następny będzie godzinny. Już tak mniej niż godzinny, no bo będę starał się tak robić po 45-50 minut, coś takiego. Więc odcinki teraz będą dłuższe, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli, nie wiem, będę się spieszył do pracy czy coś, to oczywiście te odcinki będą krótsze. Jeżeli będę miał chwilę wolnego i większy zapas, to odcinki będą dłuższe. To samo tyczy się 7 Days to Die i niedługo Project Zomboid. Tak więc będzie się działo, kochani. A my w tej chwili zobaczmy sobie, co my w ogóle sobie wyekwipowaliśmy, bo naprawdę nie ogarniam już tego dokładnie, co my tutaj znaleźliśmy. I w ogóle jak to UI działa, co jest śmieszne. Klasyczny kaszkiet z utwardzonej skóry, 2,8 pancerza, 5% redukcji obrażeń od wybuchu, redukuje obrażenia od eksplozji o 5%, świetnie. Wyglądamy jak, nie powiem co, ale okej. Okay. Ale okej. Okay. I widzę, że tutaj jest ta modyfikacja odzieży. Aha, to w ten sposób działa. No dobra. Następne to są lekkie szelki taktyczne arasaki z tkaniny hybrydowej oraz punkowa kamizelka aramidowa. 5% zmniejszenie zużycia wytrzymałości podczas ataków, ewentualnie 7 czas przeładowania broni. Ja wolę przeładowanie broni, bo definitywnie będę raczej szedł w to. Definitywnie raczej w to. No to żeś kurwa Shiro powiedział. Naprawdę. 5,9 pancerza. Puste miejsce na modyfikacje. Rozumiem, że te modyfikacje możemy sobie również sami ściągać. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest zwiększony pancerz o 1% i ma 6,9. To ma 6,3 bez modyfikacji. Czy te modyfikacje da się wyciągać? Czy ja je mogę, nie wiem, jakoś wyciągnąć? Chyba nie. Nie, chyba się nie da niestety wyciągać. A może się da? Zobaczymy. Jeszcze ekwipunek na sekundkę. Czy my na nogi coś zadropnęliśmy? Nie dropnęliśmy nic. Okej. Okay. Trampki. Mamy tutaj 3,9 plus 8% redukcji obrażeń od wybuchu. Oczywiście też to sobie założymy. Szybki dosyp granat zapalający. Nieśmiercionośny wywołuje efekt podpalenia. Oraz max doc MK1. Tak więc przywraca 40 punktów zdrowia. Jeszcze nawet nie wiem, czym dokładnie sobie to włączać. Czym są cyberdoki, bo tego cyberdeki, przepraszam, bo nie wiem dokładnie, jak działa ta gra w ogóle. Plus 2 bazowa pamięć, 4 pojemność bufora, plus 2 miejsca. I rozumiem, że mamy tutaj zwarcie i restart optyki. Ok, czyli to są wszczepy, które pozwalają nam hakować. To też dobrze wiedzieć. Nie wiedziałem o tym. Broni też sporo dropnęliśmy. I tak, z pewnością będę chciał zamienić ten pistolet. Myślę, że na początku wezmę sobie tego Copperheada. Są obrażenia chemiczne, tu mamy obrażenia termiczne. 68 obrażeń na sekundę, 9, 11, 17, 21. Karabin szturmowy się przyda. Jako drugie weźmiemy sobie właśnie jakiś pistolet może. Tu są jakieś obrażenia pokazane. 6, 6... 3, 6 i 9, 6, 5 i 6, ok, czyli nic tu lepszego nie znalazłem, czyli jednak zostajemy przy tym. Widzę, że mamy oczywiście jeszcze jakieś inne lupy, to też jest fajne, czyli możemy modyfikować broń. To jest też spoko. Kiedy tu wiesz, z ukrycia zwiększa zadawane obrażenia 2,5 raza. Pociski nie będą rykoszetować, tłumik zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 5%, zmniejsza zadawane obrażenia 25%. Lipa.
I chyba nie chcę do tego zakładać. Wolę chyba jednak to założyć do pistoletu, właśnie po to, żeby mieć taką alternatywę do atakowania po cichu. I tu oczywiście podwójna strzelba, myślę, że załatwi sprawę. 107 obrażeń, spoko, bez modyfikacji, bez niczego. Statystyki. Czy my możemy jakoś rozdawać punkty? To jest pytanie za milion punktów, bo widziałem, że coś takiego tam było, że jakieś tam punkty nam wyleciały, ale nie widziałem dokładnie co. Szczepy. Rozumiem, że możemy się modyfikować, to też spoko. Plecaczek. Czy te komponenty zajmują jakieś miejsce? To jest też dobre pytanie. Czy ja tu mam jakiś ograniczony ekwipunek? Bo tego nie wiem. Gra mi tego nie wyjaśniła i się bardzo o to martwię. Rozumiem, że to jest jakiś złom. Dobra, postać. Dostępne punkty atrybutów 1, dostępne punkty atutów, przepraszam, 1 i atrybutów 1. Twarzanie, broń długa, broń krótka, broń biała. Myślę, że refleks. Uuu, tu są punkty. A broń krótka to są pistolety, tak? Broń krótka to są pistolety, broń długa to są karabiny maszynowe. Przyspiesza celowanie z karabinu o 10%. To nie jest większe obrażenie podczas strzelania z karabinu lub pistoletu maszynowego o 3%, to już lepiej. Szybkie ciosy kolbów z karabinu to mnie interesuje. Szansa na trafienie krytyczne podczas strzelania z karabinu lub pistoletu maszynowego. Oczywiście, że obrażenia. Obrażenia. I widzę, że punkt atutów już rozdaliśmy. I rozumiem, że tutaj... Przytrzymaj kup. Aha, w ten sposób, okej. Okay. Czyli gra w ten sposób to załatwiła. Zadania główne. Wakako Okada załatwiła nam robotę. Fixerka odebrała wołanie o pomoc od jednej z swoich klientek, Sandry Dorset. Udało jej się ustalić, że Dorset została porwana przez kosiarzy. To skurwysyny, którzy kroją ludzi i sprzedają ich na części. Porozmawiamy sobie z nimi, prawda, Mano? Czemu Mano jest z małej? To jest dobre. Dobra, widzę, że tutaj mamy jeszcze jakieś poboczne, ale to już będziemy sobie oczywiście patrzeć dalej. I tak nic nie możemy wytworzyć, więc wracamy do gry. Otwórz schowek. Nie chcę otwierać schowku. Schowka. Do garderoby chyba też nie chcę, chociaż zobaczmy jak to wygląda. W garderobie możesz stworzyć do 6 zestawów ubrań. Aha, w ten sposób. Czyli rozumiem, że tu się tylko po prostu przebieramy i ustawiamy sobie sety. Spoko. Wyłącz tą muzykę, bo już jest irytująca. Idziemy spać, jak nam gra każe. Możesz przyłączyć się pomiędzy aktywnymi celami zadania dzięki Z. Buenos dias, senor V. Przeszkadzam? Wyspałeś się? Bo wyrwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. No okej, okay, czyli musimy iść. Cześć, V. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra. No schowaj tą broń, schowaj. W zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Rozumiem, że to jest policja i z nimi nie da się nic zrobić, chyba. Jeszcze jedno, jeśli chciałbyś spotkać się twarzą w twarz, to wpadnij do mnie. Pewnie trochę razem popracujemy, więc warto się bliżej poznać. Przysyłam ci namiary do mojego biura. Spoko, na pewno zajrzymy, bo nie spieszę się z tą grą. Nie spieszę się, będziemy robić zadanka poboczne jak najwięcej oczywiście. Co to jest? Paczkę papierosów. Ukradnijmy. Co tu się dzieje? Nic?
Znajdziesz się w przemrnej dzielnicy i nie masz przy sobie broni. Rozwal ich. Aha, to jest jakaś broń, okej. Okej. Mam coś powiedzieć? No, raczej powinieneś. Co to jest? Okej, wydałem pieniądze, nie wiem na co, spoko. Ej, chwila! Coraz trudniej trafić na ostry materiał. Nie wiem na co wydałem. Naprawdę tu się tyle rzeczy dzieje w tej grze, że z nimi nie możemy pogadać, dobrze wiedzieć. Może rundka, albo dwie? Co się dzieje? Sprawiłem sobie bota do sparingu. Właśnie spuścił mi łomot. Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. To jak? Skąd go masz? Skąd go wytrzasnąłeś, Fred? A wiesz, przybłąkał się do mnie na ulicy, miał takie piękne, smutne oczy, to przygarnąłem, nie? Dobra, żartuję. To wojskowy bot. Kupiłem okazyjnie, znajomy mi go trochę podrasował. No i jest. Jak tam? Jak leci? Nie będziesz oglądać meczu? Chyba zaraz się zaczyna. Maleon versus Hernandez? To nie dla niego. To bokser idealny. Nie ogląda telewizji. Nie gada, tylko bije. Dobra, spróbujmy się. Miękko na nogach. Głowa cały czas w ruchu. Pięści mogą być groźną bronią. W walce na pięści możesz zarówno uderzać przeciwników, jak i blokować ich ciosy. Okej. Powiem szczerze, że ja już go raz pokonałem. Chyba mi się stamina skończyła, definitywnie. Nie. Raz ci spuściłem łomot, spuszczę i drugi. Wytrąciłem przeciwnika z równowagi. Masz talent, chłopaku, umiesz przywalić? No, ba. Chcesz, to ci mogę ustawić walki, na tym można zrobić grube baksy. Sam też boksujesz? Sam też boksujesz? Już nie. Zbyt wiele razy głęb dostałem. Refleks już nie ten, co kiedyś. Są na to sposoby. Kerenzików załatwiłby sprawę. Wolę wydawać kasę na co innego. Kiedyś trzeba zacząć korzystać z życia. Dobra. Idziemy. Na razie nie chcemy. Mówisz coś o walkach. Widzę cię na ringu. Masz dobry instynkt. Masz pazur. Możesz daleko zajść. Zwłaszcza jeśli cię nawszczepiasz. Te walki, one nie są legalne, ale za to bardzo dochodowe. Dla ciebie czy dla mnie? Dla nas obu. Ja dostaję niewielki procencik od twojej wygranej. Wiesz, jako twój agent, ty zgarniesz resztę. Brzmi fair. Tak jak mówiłem, dobre instynkty. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. Wybierasz, gdzie chcesz jechać, ustalasz wysokość zakładu, napierdalasz się, a jak wygrasz, zgarniesz kasę. Jeśli uda ci się pokonać wszystkich, wtedy dostajesz szansę, żeby walczyć w wielkim finale, jasne? Jak słońce. Świetnie. Aha, tyle, że na razie nie ma mowy, żeby wyjechać z Watson, więc zacznij od walki w Kabuki. Wierzę w ciebie, Lee. Pokaż temu miastu, na co cię stać. No dobra, może kiedyś. Może kiedyś, raczej nie lubię żadnych takich właśnie tego typu. Ogarnąłem twoją starą 45. Miota, aż miło. Dobra, mogę tutaj się... do ciebie, okej. Pokaż mi tę spluwę. Ogarnąłeś naszą 45, czy to jest to? 7000? Ale fajne. Fajne. Nie patrzcie, to jest wymagana, ale... tu jest, dobra, wymagany poziom trzeci, okej, nie zauważyłem tego, szczerze powiedziawszy. Rozumiem, że pokazuje nam używane, czy nie? No właśnie, chyba nam nie pokazuje. 107. Boję się, że zaraz sprzedam, co już mam wyekwipowanego, tak jak tu na przykład.
No właśnie, Unity, Copperhead, Copperhead i Igła. Pokaż mi tę spluwę. Myślę, że musimy się pozbyć tamtych rzeczy, na przykład... anuluj. Aha, dobra, przynajmniej w ten sposób. Dobra, widzę, jestem ślepy. Jest podświetlone. Jest podświetlone wszystko. No ale i tak nas na nic nie stać. I tak nas na nic nie stać, więc... nie kupimy chyba i tak nie, chyba, że to jest to. 4,3, czy to jest za darmo? Dobrze widzę? Znaczy ja to mogę kupić za darmo, naprawdę? Co? Dying Light? What? Co jest nie tak z tą grą? Ej, nie wiem, coś kupiłem chyba. Coś kupiłem i nie wiem co. Piękne dzięki. Ulepszanie ikonicznych broni i ubrań. Właśnie otrzymałeś przedmiot ikoniczny wraz z zestawem schematów, dzięki którym będzie go można ulepszać, a tym samym podnieść jego poziom i statystyki. Ikoniczne broni oraz ubrania można znaleźć w całym Night City. Dzięki odpowiednim komponentom i atutom można podnieść ich poziomy. Powszechne, niezwykłe, rzadkie, epickie, legendarne. Kiedy przedmiot ikoniczny zostanie ulepszony, zmiana ta jest nieodwracalna. Czyli naprawdę to kupiłem? Tak. Dying Knight, nie Dying Light. Okej. Dobra, chciałbym to ściągnąć. A mogę w ogóle ściągnąć? Kółkiem się ściąga. Ej, to może ja sam tego mógłbym ściągnąć. No. Dobra. Fajnie. Mamy broń ikoniczną chyba. Tak. To jest pistolet ikoniczny. Dobra, pokaż co tam masz. Robi. Przydajmy ten złom. I mamy już to, co chcieliśmy. Rozumiem, że tu wejść nie możemy. 16 minut na chodzeniu w sumie i pierdzeniu w stołek. Schodzimy na dół. Schodzimy na dół, bo ja sam się już nie mogę doczekać, ale w sumie fajna broń. Przydałby się jakiś celownik może lepszy. Ale naprawdę ogólnie fajna. Naprawdę fajna. W sumie zobaczymy, jak ten karabin jeszcze działa. Ta dwurureczka też. Może być ciekawie. I przydałby mi się przycisk do chowania broni. Kurde, nie wiem czemu, ale to jest po prostu dramat z tym. Madoki, granaty zapalające, no właśnie, ale nie ma chyba takiego przycisku samoistnego do chowania broni. Próbujmy Z, C to jest kłócanie, V to jest samochód, B się... Tak! B się wyłącza broń. Dobra, przepraszam, zwracam honor. Zwracam honor. Jest przycisk. Pogadać o wczoraj? Wszystko jest w raporcie. Tak, czytałem. Tylko jakoś nie ma tam słowa o tym, że kazałem ci stamtąd spierdalać. A ty nic. Kurwa, ten psychol był jak chodzący czołg. Czemu tak głupio ryzykowałaś? W takich przypadkach wzywamy Max, tak? Cywile byli zagrożeni. Miałam stać i patrzeć. No właśnie, i też nie wiem dokładnie, co robią te ikonki. Kliniki kryminalne NCPD zapłaci za pomoc w walce z przestępczością. Kontrakty fikserzy dadzą ci znać, kiedy zbliżysz się do miejsca wykonania kontraktu. Fikserzy, to oni udzielają ci informacji o lokalnych kontraktach. Spoko. Dobra. To są chyba funkcjonariusze tak zaznaczeni, ale nie jestem pewny. Nie śpieszyłeś się, co mało? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Siadaj. Skończę jeść? I możemy lecieć do Reapera. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żarcie. A czego tu nie lubi? Makaron jest, mięso jest, a jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że mam. I to grubo. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn.
pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kilogramów fixera. I co? Słabo? Wydawało mi się, że Dex wypadł z gry parę lat temu. Zadarł z jakąś ekipą z Pacyfiki. Gruba sprawa. Pamiętam. To było 2 lata temu, wojna gangów. On rzeczywiście był w to zamieszany. Sporo ludzi poszło wtedy do piachu. Dexowi udało się jakoś uchować. Na dłuższy czas musiał zniknąć z radaru, bo na mieście mieli do niego pretensje. Ale teraz wraca. Uważam, że nie. Jackie, to nasza szansa. Dex na pewno będzie teraz potrzebował przyjaciół. Otóż to, Mano. Bo jest za mały. Otóż to. Szybko wyrośnie. Szczepy przed 18. Jak to załatwiłeś? Sam przyznam. Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bug go zna. Od słowa do słowa i umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu by mnie nie polubił. Ta, jasne, Jackie. Co to za robota? No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Jak to ja? Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug? T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. To świetnie. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Wytłumacz mi. Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fikser trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby fikser dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interesy. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. Czyli to nasza płotka, jednym słowem. Dobra, czyli nasza pierwsza przejażdżka, prawdziwa przejażdżka. Ciekawe, jak tam ten system? No to co? Do Reapera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. Dobra, nie jest chyba... W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwijam. No serio? Jak jeździsz, palancie? No to jesteśmy, chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Obgadamy zlecenie dla Dexa. Cyberpunk i jego piękne patchfixy. No sorry, że się dośmiewam, ale naprawdę, ja przez to w sumie też nie chciałem grać tą grę. Bo ja widziałem, w jakim ona była stanie i widzę, w jakim jest nadal stanie. To nie jest naprawiona gra. Dying Light przy tym to jest naprawdę pikuś. Hej, Vi. Siema, siema. Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Dobra, za chwilę. Świat jako wola i wyobrażenie. Ja zawsze jestem zadowolony.
Jednak prócz tego wszystkiego śmierć jest wspaniałą okazją, aby przestać być własnym ja. Gdy życie trwa, wola człowieka pozbawiona jest wolności, a jego działania wynikają z konieczności, do której podstawą jest niezmienny charakter w łańcuchu motywacji. Ale każdy pamięta wiele z tego, co zrobił i co sprawia, że bynajmniej nie jest z siebie zadowolony. Gdyby teraz miał żyć nadal, postępowałby wciąż w ten sam sposób, ze względu na niezmienną naturę swojego charakteru. W związku z tym musi przestać być tym, kim jest, aby móc wyrosnąć z zarodka swojej natury jako nowa i inna istota. Dlatego śmierć rozluźnia te pętle. Śmierć rozluźnia te pęta. Wola ponownie staje się wolna, gdyż wolność leży w Essie, a nie w Operarii. Tak się lepiej żyje. Ale szykuje się nam nowa robota. Od gościa z Afterlife. To będzie niebezpieczne. Dobra. Spotkaj się z Reaper Dokiem. Do tam na dole chyba, tak? Ale nie jesteście panami. Możemy jechać w dół. Kusi. O, to praktycznie jak nagrywam wam gierkę na VR-a. Masz jakieś drobniaki? Nie, nie mam. Nie no, to nie byłbym ja, jakbym tak sobie po prostu poszedł. Sprawdźmy sobie stąd na dole. Dach, aleja. Chodźmy na dach. Trochę nam metry wzrastają, no ale cóż. Chociaż... A to co 5 chyba rośnie, tak? Tak, co 5 rośnie. No dobra. Niech i tak będzie. Jest tu jakaś latarka? Nie. Nie ma. Zobaczmy, jak wygląda ten świat. Arasaka, okej. Nie wygląda źle. Wow, można nawet włączyć muzykę, świetnie. Cóż tu jest? Niezwykłe komponenty do wytwarzania przedmiotów. Bierzemy. I kolejna drzazga. Podręcznik Solo Morgana Blackhanda. Wstęp. Uważasz, że nadal się nadajesz się na zajebistego solo, co? Pewnie, że uważasz. Inaczej po co brałbyś do ręki tę książkę? Chcesz wygrywać, przerażać, budzić respekt. Może słyszałeś, jak ktoś powtarza moje słowo o bitwach, które da się wygrać jednym spojrzeniem, zanim padnie pierwszy strzał. Zdradzę ci sekret. To jest możliwe, ale dopiero po długich latach ciężkiej harówki, której możesz nie przeżyć. Czekają cię tysiące bujek i strzelanin, a na dokładkę hektolitry przelanej krwi, również twojej własnej. Lepiej zainwestuj w dobrego Reapera, bo coś czuję, że zostaniecie bliskimi kumplami. Średnio co tydzień usłyszysz, że tym razem to już naprawdę powinien zginąć. Zaręczam, że usłyszysz. Oczywiście, jeśli będziesz miał szczęście. W dzisiejszych czasach każdy dzieciak z większą giwerą, skórzonym płaszczem i wrzutnią mikropocisków myśli, że jest solo. Ale wiesz co? To, że zabiłeś z uśmiechem na ustach paru kolesi, nie znaczy, że nim zostałeś. Każdy może zabijać. Znałem rockera, który wysadził w powietrze całą zgraję korposów. Czy ta akcja uczyniła go solem? Nie. Uczyniła go trupem. I co? Nadal chcesz zostać zajebistym solo? To świetnie. W takim razie napisałem tę książkę właśnie dla ciebie. O Jezu, ile tego jest? Opowieści Belzebuba dla jego wnuka. Przed naszym przybyciem tam wiele istot istniejących w Babilonie straciło nawet z tego powodu rozum, a wiele innych było bliskich pomieszania zmysłów. To palące pytanie dnia, które chcieli rozwiązać zarówno żałośni naukowcy, jak i zwykłe istoty z Babilonu, brzmiało, czy mamy duszę, czy też nie. W Babilonie istniały wszelkiego rodzaju fantastyczne hipotezy na ten temat i co chwila powstawały nowe, a każdy z tych chwytliwych przypuszczeń miał swoich wyznawców. Pomimo ogromu i różnorodności tych hipotez, wszystkie opierały się na jednym z dwóch całkowicie przeciwnych założeń. Pierwsze z nich nazywano ateistycznym, a drugie idealistycznym lub dualistycznym. Wszystkie hipotezy dualistyczne utrzymywały istnienie duszy i oczywiście jej nieśmiertelność, a także wszelkie możliwe męki, jakie może ona cierpieć po śmierci istoty, człowieka. Natomiast hipotezy ateistyczne utrzymywały coś odwrotnego. Krótko mówiąc, mój chłopcze, kiedy przybyliśmy do Babilonu, odbywało się coś, co nazywa się budowaniem wieży Babel. No i też do was pytanie, czy chcecie, żebym ja czytał wszystkie te drzazgi, czy bardziej skupiamy się na misjach głównych? Też jest to pytanie, kiedyś na przykład na streamach, czy coś sobie poczytamy te drzazgi. Bo wiadomo, to jednak troszeczkę czasu zajmuje, a nie ruszamy w ogóle tak naprawdę
fabuły do przodu. I to też jest w sumie takie, no, głupie trochę. Więc kochani, zostawiam wam to do dyspozycji. Chcecie drzazgi czytane, to jak najbardziej, mogłem tylko tekst pokazywać, żebyście sobie sami to poczytali. Ja sobie tam na przykład, nie wiem, nadrobię to wkrótce czy coś. Cześć Wiktor, to ja. Montaż szczepów to niebezpieczna, inwazyjna procedura, którą przeprowadzić może wyłącznie wykwalifikowany specjalista, Reaper Doc. W Night City działa kilka klinik oferujących różne zestawy ulepszeń. Wybierz interesującą cię cyborgię z listy i ciesz się nowymi umiejętnościami. Czyli nie jąkaj się. Dobrze cię widzieć. Też ciebie też. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deshawn. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Dobra, potrzebuję nowych szczepów. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deshawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deshawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? 27 tysięcy? Nie mamy kasy. Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. Za chwilkę. Dyplom. Dyplom dla Wiktora Wektora. Za zajęcie drugiego miejsca, waga ciężka. Finałowe szóste otwarcie, Grand Prix Watson w boksie. Harriet Boehner, organizator Keshan Roberts, prezes NCBA. 03.04.2061. Wiktor, sorry, ale ja najpierw muszę tutaj zrobić research. I to nie napawało mnie optymizmem. To żółte ubranko twoje. Nie wiem, kim byłeś, nie wiem, kim jesteś. System ochrony zdrowia z Trauma Team. To nie musi być trauma, okej. O Jezu, znów dużo do czytania. Kiepskie wyposażenie, niskie kwalifikacje personelu medycznego oraz wysoki wskaźnik zgonów. To najkrótsza wizytówka służb ratunkowych w Night City. Na ich fatalny wizerunek ciążą również niewyjaśnione skandale dotyczące kontaktów miejskich medyków z gangami kosiarzy. Ostatnie cięcie wydatków na ochronę zdrowia doprowadziło do załamania systemu, który już wcześniej funkcjonował w sposób daleki od cywilizowanych standardów. Szumnie zapowiadana reforma sprawiła, że z zawodu odeszli kolejni lekarze, pielęgniarki, dyspozytorzy i ratownicy medyczni. Obecnie problemem stanowi już samo dodzwonienie się na linię alarmową. Nawet jeśli się to uda, czas oczekiwania na karetkę przekracza pół godziny. A jeśli ofiara jakimś cudem nie wykrwawi się, czekając na ambulans, problemem okazuje się znalezienie wolnego łóżka w szpitalu. Najnowsze dane pokazują, że przeżywalność wśród ofiar wypadków drogowych w Night City wynosi zaledwie 17%. Dla porównania, wśród abonamentów Trauma Team przeżywalność wśród ofiar wypadków drogowych wynosi 91%. Czas dotarcia nie przekracza 3 minut. Niebo a ziemia, prawda? A raczej niebo a piekło. Warto o tym pamiętać, planując domowy budżet. Zwłaszcza, że ostatnio można kupić platynowy pakiet Trauma Team w cenie złotego. Oferta limitowana. Dobra, zrobimy tak. Będę starał się czytać drzazgi nie więcej niż 2-3 maksymalnie na odcinek. Myślę, że to każdego zadowoli. Nie ma tu już nic? No i już widać, wiem. Przepraszam. Patrzę, czy tu nic nie ma. Ale chyba nie ma. Nie lubię, jak NPC na mnie czekają. O Jezu, kolejna. Dobra, to weźmiemy tylko. Starczy tych drzazg na dzisiaj. Trochę poczytaliśmy. Kładziemy się, już. Optyka Kiroshi.
Najlepsze, co mam. W sam raz na tę okazję. Podpinaj się. Rozumiem, że to jest jakiś modem, tak? Hiroshi. No. Myślałem, że gra mi już nie pozwoliła. Wiktor, Hiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale... Ale wiesz, no... To droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? Dobra, podpinamy się. Dawaj tego lana. Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Klepy to biometryczne zamienniki różnych części ciała. Dzięki rozmaitym implementacjom możesz uzyskać nadludzkie zdolności, które pomogą ci w walce i przetrwaniu. Instalowanie wszczepów to inwazyjny proces, dlatego może być bezpiecznie wykonywany wyłącznie przez specjalistów nazywanych Reaper Dokami. Dobra. Oczy. Wzmacnia twój wzrok. System Hiroshi to niezwykle ceniony i popularny z elektronicznych neurologicznych ulepszeń optyki użytkownika, wspomagającej algorytmami skanowania otoczenia. Bierzemy. Dobra. Czy możemy sobie coś jeszcze dobrać? Pamięć podręczna. Układ krwionośny. Czas włamania. Popłukanie przy 10% wytrzymałości. To nie jest złe. Ale jakoś nie. Nie ma nic z układu immunologicznego, naprawdę. Układ nerwowy. Kernzikow, nie wiem co zaraz. Pozwala strzelać i celować w trakcie ślizgu lub uniku. Pozwala spowalnia czas o 50% na 1,5 sekundy podczas blokowania. Fajne. Skóra. Płyty uziemiające. Zapewnienie wrażliwości na efekty porażeń. I tu jeszcze było coś. Pancerz o 50. No ile? A, mamy tak mało. No dobra. Szkielet. Zwiększa maksymalny udźwig o 20%. Fajne. Zwiększa szanse na rykoszetowanie pocisków w broniach typu Power. Ustanawia połączenie między bronią i optyką użytkownika, umożliwiając śledzenie statusu. Bierę. Korpoprocesor balistyczny. Ramiona. Coś za darmo? Nic? Drogo. Nogi. 30 koła, chłopie! Tyle to ja za 100 lat nie będę miał. Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. To będzie dobre. Kompatybilne z Hiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. To co, tniemy? Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. Powiedz, co u ciebie? A u ciebie co słychać? Wiesz, w sumie to co zawsze. I bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto, z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I co się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. Dobra, wkładamy rękę. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Dentyści też tak gadają. Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Na moment oślepniesz, bez obaw. Ja pierdzielę. Faktycznie jestem ślepy, zostaw mnie. To jest normalnie cosplay Lee Sina, tylko w wersji real. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam.
Jak ci się to widzi? Wszystko gra? Jest tip-top. O, jest świetnie. No to pięknie. Pora na... Skanowanie postaci niezależnych za pomocą szczepów optycznych dostarcza ci wielu przydatnych informacji o tym, jak silny jest przeciwnik, jego oddział i broń, z której korzysta. Jako wykwalifikowany netrunner zobacz listę haków, które może wykorzystać przeciwko danemu wrogowi. Świetnie. Skaner. Wiktor Wektor, cywile. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Otwarto są do bazy danych NCPD. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Baza osób poszukiwanych. Baza danych osób, za których odnalezienie wystawiono nagrodę, jest już dostępna. Skanowanie pozwoli ci zidentyfikować tożsamości tych osób. Ponieważ są oni poszukiwani żywi lub martwi, tylko od ciebie zależy, jak sobie z nimi poradzisz, żeby odebrać nagrodę. Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. To dlatego nie widziałem. No. Celownik? Co z wirusem? Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Dzięki, Wiktor. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Stymulanty? Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już by? Dobra, sprawdźmy to. No, zastosuj. Czemu nie mogę? Będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Najlepszy Reaper Doc Watson, weteran Night City, stary znajomy Jackiego Wallsa. Wallesa, przepraszam. Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3/4 impetu ciosu. Obstawiałeś tę walkę? Obstawiłeś ten mecz? Nie, nie. Tak, tylko z przyzwyczajenia oglądam. Tęsknisz za tym, co? 21 tysięcy, okej. Okay. Jak idą interesy? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Dobra. A jak mogę... A, nawet nie muszę, okej, po prostu odchodzę. Mogę wyciągnąć broń, czy nie mogę? Ja muszę wyjść stąd. Miał być nowy celownik przecież. A, w sensie, że ten chyba. Nie wiem, czy on był, czy go nie było. Ale w końcu widzę amunicję, jest super. Jest gitarka. Kitku! Gdzie? Nie atakuj mi, Kitku. Pogłasz Kitku, ale to ten brzydal. No ale dobra, Kitku to Kitku. Dobra, zaczyna mi się to podobać. Czy jest jakieś inne Kitku jeszcze? Nie, chyba nie ma innego Kitku. No masz jeszcze raz. No, dobra. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach Cyberpunk 2077. Trzymajcie się. Hej, hej!